Mam na imię Klaudia, mam 29 lat i mieszkam w Warszawie. Schudłam 10 kilo. Przytyłam podczas związku z moim byłym chłopakiem. Niestety byłam rozleniwiona, nic mi się nie chciało robić. Jedliśmy niezdrowe żarcie na mieście, fast foody, nie uprawialiśmy żadnych sportów. Było to bardziej obżeranie niż jedzenie takie normalne. Zauważyłam, że moje ciało zmieniło się, kiedy miałam duże fałdki na brzuchu i wypływały one ze spodni. Pewnego dnia moje koleżanki wymyśliły z pracy, że będziemy spędzać jakoś czas razem. Zaczęłyśmy chodzić na zajęcia fitness, na trampoliny i tak zaczęła się nasza przygoda. Myślę, że 2-3 kilogramy zrzuciłam w pierwszym miesiącu. W swojej diecie zmieniłam przede wszystkim ilość posiłków, pory jedzenia i ilość. Czasami zdarza mi się zjeść pizzę albo coś niezdrowego na mieście. Nie jest to nic złego przy tym, jeżeli cały czas jem, staram się jeść zdrowo. W moim ciele na pewno zmienił się obwód różnych partii ciała. Moja przemiana w kilogramach może nie jest tak spektakularna, natomiast widzę dużą różnicę w obwodzie mojego ciała i w tym, że moja skóra jest dużo bardziej jędrna i gładka. Sport sprawia mi przyjemność, bo traktuję go jako formę rozrywki i formę hobby. Dzięki niemu czuję się dużo pewniejsza siebie, bardziej atrakcyjna i przede wszystkim jestem mniej zestresowana. Jest to mega fajne zajęcie na rozładowanie złych emocji, na poprawę humoru. W trampolinach najbardziej lubię to, że kiedy mam zły dzień, idę na niej i wracam w ogóle w innym nastroju i mam inne nastawienie. Tam rozładowuję emocje i bawię się. Ja w swoim ciele mam jeszcze sporo rzeczy do zrobienia i będę do tego dążyć.